miał być raj, a jest piekło. Kłopoty komunikacyjne, brak dróg, szkół, sklepów, problemy z kanalizacją. Tak często wygląda rzeczywistość w nowych osiedlach, które lawinowo powstają w stolicy i nie zawsze pozorna cisza i zieleń rekompensują niedostatki. To dzielnica Włochy. Charakteryzuje się niską zabudową, przy wąskich uliczkach niewielkie domki i willa. Sielski krajobraz psuje blok tuż obok domu pani Magdaleny Piecuch. Problem budowania bloków między domkami jednorodzinnymi jest powszechny, dotyka bardzo wiele rodzin we Włochach i dlatego tak ważną kwestią dla nas jest przyjęcie planów miejscowych po to, żeby unikać tego typu sytuacji. Aby posprzątać architektoniczny bałagan Włoch, mieszkańcy zorganizowali akcję Dość chaosu, planuj z głową. Przygotowali petycję do ministra infrastruktury, w której domagają się uchwalania miejscowych planów zagospodarowania w całej Polsce. Pomysł cieszy się poparciem internautów z różnych miast. Jak nie ma reguł gry, no to jest, proszę pana, Dziki Zachód. No Dziki Zachód, z tego co pamiętam, skończył się chyba jakoś tak w tamtym, z 2 wieki temu. Ale w Stanach Zjednoczonych szczegółowe warunki zagospodarowania ma jedynie 18% Warszawy, a uchwalanie nowych odbywa się w żółwim tempie. Deweloperzy zrzeszeni w Polskim Związku Firm Deweloperskich zobowiązali się do przedstawiania kupującym mieszkania informacji o tym, co znajdzie się w otoczeniu nowego osiedla. Jednak nie będą mogli tego zrobić, dopóki nie będzie planów miejscowych, a mieszkańcy nie będą wiedzieć, czy pod ich oknami powstanie na przykład taki blok. Joanna Szalongowska, witam Państwa w Kontrowersjach. Dziś podsumowanie akcji Nowa Warszawa, nowe blokowisko. Witam gości programu. Pani Jolanta Latała, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Profesor Sławomir Gzel, członek Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich. Witam. Seweryn Blumstein, redaktor naczelny Gazety Stołecznej. Dzień dobry. W naszym programie głos mieszkańców w miasteczku Wilanów jest Miłka Skalska. Stoimy w deszczu razem z mieszkańcami, ale mieszkańcy przyszli po to, aby wziąć udział w programie, bo bardzo zależy im na tym, aby poprawić sytuację. W Wilanowie realizowanych jest w tym momencie 6 wielkich projektów mieszkaniowych. Na obszarze 170 hektarów w ciągu 10-15 lat zostanie wybudowanych 8 tysięcy mieszkań. Przeszło 2 tysiące osób, już się tu wprowadziło. Pierwsi mieszkańcy, o ile dobrze wiem od Państwa, przeszło 3 lata temu. Na folderach to miasteczko wyglądało fantastycznie. Piękne apartamentowce, pasaże, galerie, sklepy, szkoły, o ile dobrze pamiętam. Co Państwo zastali? Jaka jest rzeczywistość? Ja właśnie przyniosłem taki jeden z folderów, który był pokazywany klientom, którzy rozważali zakup mieszkania w tym osiedlu, czy w tej dzielnicy. Ten folder na przykład mówił o tym, że będzie to dzielnica zrównoważona, w której będą i miejsca pracy, i mieszkania, i usługi, i sklepy, edukacja i służba zdrowia. No, dzisiaj jakby nie mamy warunków, żeby to pokazać, ale tutaj wyłącznie są bloki i kawałek asfaltu, zresztą dziurawy doprowadzający do głównej ulicy, no i masa błota, pól, trawy dookoła. Tak? Jakby nic z tej wizji do dzisiaj nie powstało. Pan wprowadził się właśnie 3 lata temu. Był pan jednym z pierwszych mieszkańców. Co się od tego czasu zmieniło? Mieszkam na Klimczaka 10 w pierwszym bloku. Wprowadziłem się ponad 3 lata temu i uważam, że zostaliśmy oszukani, bo jak proponowano nam się kupno mieszkania, mówiono nam, że będzie kino, będą sklepy. Do dzisiaj nie ma nic. Do dzisiaj nie ma żadnej komunikacji, nie ma żadnego. Na końcu jednego i drugiego osiedla jest 2 nieduże sklepiki. Resztę musimy dowozić z centrum i to byśmy chcieli, żeby nie wiem już teraz, do kogo mamy się zgłaszać. Czy do burmistrza, czy do naszych deweloperów. Będziemy szukać za chwileczkę odpowiedzi na to pytanie. Czyli brak dojazdu, brak sklepów, to jest ta infrastruktura handlowa. Powiedz mi, gdzie ty chodzisz do szkoły? Szkoła nazywa się Szkoła Tak. To daleko to jest stąd? Nie, bardzo blisko. W czym zatem polega problem? Problem polega na tym, że ta szkoła być może znajdzie się niedługo w remoncie, a w ogóle na takim osiedlu powinno być kilka szkół, kilka przedszkoli, powinno być gimnazjum, liceum, powinien być choć jeden mały park. No a na razie jedynym przedstawicielem cywilizacji są sklepy z alkoholem. A wracając jeszcze do tej szkoły, to jest szkoła, która znajduje się tutaj w miasteczku Wilanów, ja rozumiem, tak? Nie, to jest szkoła poza miasteczkiem Wilanów. W samym miasteczku Wilanów nie ma nic.
I nie będzie. Z tego, co wiemy, co się dowiedzieliśmy, nie będzie, nie ma jej w planach zagospodarowania. Również miasto, z tego, co wiem, planowało budowę takiej szkoły, natomiast nie wiem z jakich przyczyn. Chyba tutaj upada ten projekt jakoś. Natomiast szkołę sąsiednią się na razie zamyka. Miejmy nadzieję, że czasowo. Tak samo jest z przedszkolami i z różnymi inwestycjami, które mają służyć młodzieży. Ile kosztował, przepraszam, metr kwadratowy w miasteczku Wilanów? To bardzo zależy. To były różne ceny, od mniej więcej 5 tysięcy. W tej chwili najlepsze apartamenty to chyba są 11 i 12 tysięcy za metr. Jeżeli mogę dodać do tych szkół, to myśmy rozmawiali z jednym z urzędników w Biurze Edukacji w mieście. Z ich wyliczeń wynikało, że na tym terenie, jeżeli to będzie docelowa liczba 305 tysięcy mieszkańców, potrzeba 4 pełne zespoły szkół. Proszę mi zatem powiedzieć. Dzisiaj nie jest planowana budowa żadnej ze szkół, a zbudowanie takiego zespołu to są minimum 4 lata. Proszę mi powiedzieć, czy są jakieś plusy mieszkania w miasteczku Wilanów? No, plus jest taki, że zające biegają po polach. Można wyjść sobie w kaloszach, jak pada deszcz i poczuć się jak na wsi. Dobrze, niech to będzie puenta pierwszej części spotkania w miasteczku Wilanów. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, miało być miasteczko, jest blokowisko, a samorząd bezradny? Akurat dla tego obszaru był uchwalony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym te wszystkie projekty inwestorskie, które są w tej chwili realizowane, są zrobione w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania. Ponadto w aktualnym wieloletnim planie inwestycyjnym miasta zostały przeznaczone pieniądze na realizację zespołu szkół w Wilanowie i przedszkola, szkoła podstawowa i gimnazjum, jak również podstawowe układy drogowe, jak ulica Rzeczpospolitej i Płaskowickiej. No dobrze, ale to wszystko nadal jest w planach, pani dyrektor. Ale już jest w planach inwestycyjnych, czyli pieniądze na to są przeznaczone. Czy taka sytuacja jest możliwa w Europie, panie profesorze? Taka sytuacja jest na porządku dziennym w Europie i trzeba powiedzieć, że kiedy były budowane na przykład pierwsze miasta ogrody, wiele, wiele lat temu w Wielkiej Brytanii czy w Anglii i kiedy dzisiaj oglądamy zdjęcia zrobione 3 czy 5 lat po rozpoczęciu realizacji, to ci wielcy urbaniści tamtejsi stoją też w kaloszach, w błocie, ponieważ urbanistyka i budowa miasta łączyć się powinna z cierpliwością. To się nie odbywa w ciągu jednego czy dwóch dni. To musi wszystko trwać w czasie. Ale w Wilanowie nie trwa za długo? 3 lata, no, nie chcę, jeżdżę tam na rowerze co tydzień, więc nie chciałbym być przeganiany, że tak powiem, przez mieszkańców, ale 3 lata dla budowy miasta to jest bardzo krótki okres czasu. Dobrze, to znaczy, że nie można wybudować tej szkoły razem z tymi blokami? Ale z pewnością. Proszę bardzo, zadajmy pytanie, dlaczego deweloperzy przedstawiali tym mieszkańcom, którzy mają uzasadnione pretensje oczywiście w tej chwili do wszystkich, dlaczego przedstawiali im informacje, które są niezgodne z rzeczywistością, jak się okazało, niezgodne z prawdą. Ale były zgodne z planami. To jest ten absurd. Ale właśnie, proszę pani, przecież plan miejscowy istnieje. Plan miejscowy dla Wilanowa jest realizowany. Plan miejscowy dla Wilanowa jest zatwierdzony. Pytanie jest zatem takie, czy to jest kwestia braku planu miejscowego, czy braku zdolności.